Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. Naszym gościem jest dziś pan Kazimierz Łatwiński, radny wojewódzki Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Panie radny, oglądał pan wczorajsze wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego? Tak. Dzisiaj ma być ogłoszony raport. Jarosław Kaczyński powiedział, że wiemy już, co się wydarzyło w Smoleńsku 12 lat temu. Wiemy, dlaczego doszło do tej katastrofy, co było jej przyczyną. Wskazuje jednoznacznie na to, że stały za tym najprawdopodobniej służby rosyjskie. Co pan na to? Myślę, że te informacje przenikały do opinii publicznej już od pewnego czasu. Między innymi o tym, że miały miejsce wybuchy, dwa wybuchy na pokładzie Tupolewa i że one przyczyniły się do tej tragedii. Jeśli chodzi o powiązania z Rosją, miejsce, gdzie był przeprowadzany remont samolotu poprzedzający ten lot do Smoleńska, wiele prawdopodobnie innych rzeczy wskazuje na to, że za katastrofą stoją władze rosyjskie. Także dzisiaj około południa ten raport będzie upubliczniony. Antoni Macierewicz ma go upubliczni. To jest raport techniczny, więc tam jest bardzo dużo informacji technicznych i on w ciągu najbliższych dni będzie na pewno analizowany, poruszane różne kwestie będą poruszane w mediach, ale to nie jest tak, że pewne istotne elementy tego raportu nie były już przedstawiane wcześniej. A to poruszana była też od dzisiaj od rana, wielu publicystów porusza taką kwestię, że być może teraz podjęcie tego typu działań ma związek z tym, co widzimy, co dzieje się na Ukrainie. I teraz właśnie dlatego postanowiono to wykorzystać, żeby mówić o tych sprawach, upubliczniać takie rzeczy jak raport i uderzać w Rosję. To znaczy, to co na pewno możemy powiedzieć, to z różnych względów, o których już teraz więcej wiemy, rząd Donalda Tuska za wszelką cenę bronił wersji rosyjskiej. No oddał całe śledztwo, oddał wrak, oddał wszystko, tak to wiemy. No można powiedzieć, tak. Wbrew przepisom i wbrew istotnym interesom Polski. Mocy konwencji chicagowskiej. To śledztwo Rosji, więc tutaj ważny jest ten kontekst, że rząd Donalda Tuska, zresztą całkiem świadomie, zabrnął w taką putinowską narrację i teraz bardzo trudno jest się z tego wycofać, tak? I stąd dalej powtarzają te tezy, no, broniąc niejako siebie i swojej mętnej roli właśnie wtedy, Po tej tragedii, po tej katastrofie, a jak już wczoraj też mówił pan prezes, ale wiele osób wcześniej mówiło po tym zamachu. Pewien ciąg zdarzeń, począwszy od najazdu na Gruzję, mordowanie przeciwników politycznych, zamykanie ich, mówię tu o Skripalu, o Nawalnym, o Bierezowskim, pokazuje, że Putin rzeczywiście nie zatrzymuje się przed niczym. No, Ukraina 2014 i 2022, czyli cały czas ta agresja jest w tym człowieku. To podobno ma być jeden z głównych argumentów, mówiąc o tym, że on się przed niczym nie zatrzymuje i on ponosi odpowiedzialność, że zrobił to specjalnie, że zamordował po prostu polską delegację. Tak, ale ta narracja Tuska przy milczeniu chociażby Niemiec, tak, to też daje do myślenia. Była taka, że no, Tuska, ale wielu jego współpracowników, tak, całego tego przemysłu pogardy, była taka, że no, przecież to się w głowie nie mieści, że Putin jest przecież dobry, prawda? I stąd... Nasz człowiek w Moskwie. To, co wtedy tak już było wiadomo, tak, bo Putin wymordował 200 tysięcy mieszkańców Czeczenii, w tym około 40 tysięcy dzieci. Kilka lat wcześniej. Putin zaatakował Gruzję, a mimo tego Jarosław Kaczyński przedstawiano... z innymi, prawda, przywódcami państw, chociażby Republik Nadbałtyckich, nie pozwolił na dalszą eskalację tych wydarzeń. Tak, to wielka zasługa prezydenta Kaczyńskiego. I chcę powiedzieć, że ta właśnie ta narracja była wbrew tym oczywistym faktom przedstawiana, a z tych względów, że trudno się niektórym wycofać z tego w tej chwili, to do dzisiaj powtarzane są
jakieś absurdalne fakty, że to niemożliwe, żeby ktoś taki jak pan Putin zrobił, który wymordował właśnie wielu swoich cały czas to samo przecież od wielu przeciwników lat, politycznych tak? No i właśnie. To jest po prostu jego sposób na sprawowanie polityki. Dobrze, zobaczymy zatem, co dziś o godzinie 12 zostanie realnie ogłoszone, z czym się zetkniemy, z jakimi nowymi informacjami i faktami. Panie radny, jak pan zareagował na tą wczorajszą informację? Część samorządowców odmówiła włączenia syren ze względu na to, że podobno to miało zakłócić spokojne przebywanie u nas obywateli Ukrainy. Na pewno jest to delikatny temat i należy z empatią myśleć o uchodźcach z Ukrainy, którzy no, są w takiej traumie wojennej. Natomiast również dla dobra tych uchodźców my nie możemy teraz unikać takich sytuacji. Te syreny upamiętniające tragedię smoleńską były włączone w ramach takich obowiązkowych ćwiczeń obrony przeciwlotniczej. I niestety nie jesteśmy pod kloszem. Tak? Jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy się nauczyć, jakie są, co oznaczają te syreny, co oznaczają te sygnały, kiedy trzeba uciekać do schronu, gdzie są te schrony, a kiedy można już wyjść ze schronu. I nie możemy żyć w takiej rzeczywistości, że na przykład karetki pogotowia nie będą jeździć na sygnale, dlatego, że to jest traumatyczne. To jest traumatyczne na przykład dla tych, których bliscy byli wywiezieni karetkami na sygnale na przykład do szpitala, a mimo wszystko z tych innych względów to jest konieczne. A tutaj no była to straszna tragedia. Teraz mówi się już, że to była zbrodnia, że to był zamach. I też myślę, że zarówno Polacy, jak i Ukraińcy, żeby się lepiej nawzajem rozumieć, muszą dobrze wiedzieć, co wydarzyło się i należy to upamiętniać. Tak? No dobrze, ale To jest też forma obrony przed powtarzaniem takich zbrodniczych operacji w przyszłości. No dobrze, no ale w takim razie to zrobiła część samorządowców. Uważa pan, że to jest dobrze, że nie włączyli tych syren, po prostu mieli na to wpływ? Ja myślę, że tu się uruchomiły te mechanizmy niestety z takim też wyszydzaniem tej... Żeby umniejszyć sposób, umniejszaniem, prawda? Tak, znaczenia no, tej strasznej tragedii, przecież została no, pozbawiona życia cała, można powiedzieć, niemalże cała elita państwa polskiego. Ja tak się zastanawiam, no bo jeżeli w takim razie nie włączamy syren, bo to się będzie kojarzyło obywatelom Ukrainy z czymś złym, z traumą, to może, nie wiem, odłączmy internet również, żeby nie mogli wchodzić na strony i nie oglądaliby w tym momencie, albo telewizję, żeby nie oglądali sceny. Tak, ale tu chciałbym podkreślić, że to, żeby akurat nie wymyślać, żeby, znaczy, myślę, że przez tych włodarzy miast obywatele Ukrainy zostali potraktowani instrumentalnie, tak? Wykorzystano. Ciekawe, pewne... czy ktoś ich pytał w ogóle. Ja nie słyszałem, Ukrainy, żeby no. ze strony środowisk uchodźców ukraińskich były jakieś protesty w tej sprawie, chociaż ja to doskonale rozumiem, że wspominanie wojny, czy wszystko, co się z wojną kojarzy, jest bardzo trudne dla tych państwa. Natomiast niestety no, są takie sytuacje i myślę, że znakomita większość tych osób chętnie wyraża solidarność wobec Polski, której też zadano taki cios w 2010 roku. Panie radny, zmieniamy temat w takim razie. Chciałem pana spytać o to, jak to jest, że przekonuje nas się z jednej strony do jedności europejskiej, a z drugiej strony nie otrzymaliśmy jeszcze ani jednego euro na pomoc uchodźcom, na to, żeby tu zagospodarować, żeby te życie im zorganizować bardzo dobrze. No tutaj Komisja Europejska wskazuje niektóre fundusze, które w tej chwili są do dyspozycji Polski, że można z tych funduszy czerpać. Te fundusze były przeznaczane na inne cele, tak? I tutaj pewne środki, niewielkie, ale one są zdaniem Komisji Europejskiej dostępne i proponuje się też inne środki, ale
kosztem jednak pewnych planowanych przedsięwzięć, na przykład jeszcze skończonego w tej chwili okresu finansowania z Funduszu Spójności, kiedy Polacy niejako rzutem na taśmę mają przygotowanych jeszcze sporo inwestycji, jeszcze można kontraktować te inwestycje i je zrealizować. Więc Komisja Europejska, zamiast skoncentrować się na uruchomieniu, na pilnym uruchomieniu zupełnie dodatkowych środków, na razie no, wskazuje takie możliwości, żeby czerpać z tych środków, które no, nas mogą pozbawić ważnych inwestycji na przykład. Czyli nie dostaniemy dodatkowej kasy na to, żeby... W czwartek było głosowanie w Parlamencie Europejskim, gdzie przeznaczono kwotę 2,4 miliarda bodajże na pomoc dla 8 krajów, 4 graniczących z Ukrainą. To jakie to kraje? No graniczące to wiemy, że to jest Polska, Słowacja, Rumunia i 4 kraje, których procent... I Mołdawia oczywiście, ale też 4 kraje, które przyjęły więcej uchodźców niż 1% własnej populacji. I tutaj na przykład mamy Austrię, Czechy. Ale procedury się toczą i to jest podobnie jak w przypadku sytuacji covidowej. To jest chyba 46. dzień wojny. Unia Europejska działa opieszale i właściwie sytuację covidową ratowały rządy narodowe wszystkich państw, a nie jakieś działania Unii Europejskiej. I tu tutaj jest taka istotna uwaga, bo to, że Parlament Europejski zaakceptował niemalże jednogłośnie tę pomoc związaną z uchodźcami. No na razie jeszcze niewystarczająco, ale myślimy, że to nie jest ostatni krok, ale to wymaga dalszego procedowania, tak? Zatwierdzenia przez Radę Europy, więc Radę Europy i Radę Europejską. Radę Europejską oczywiście. I no to wszystko trwa dosyć długo, a potrzeby Polski do końca roku określa się na kwotę ponad 2 miliardów euro, około 2,5 miliarda euro, więc to jest ponad 10 miliardów złotych. Tak? Będzie trzeba szukać tych pieniędzy, zobaczymy, jeżeli one nie wpłyną. Dobrze, panie radny, temat typowo miejski, miasto opracowuje strategię rozwoju do 2030 roku. Powiedzmy, po co są takie dokumenty, bo gdy słyszy się strategia, tak, no to nie każdy wie, do czego to służy, czemu jest to potrzebne, po co radni zajmują się takimi sprawami. Ja uczestniczyłem w opracowaniu obecnej strategii, której okres obowiązywania kończy się w 2022 roku, czyli w tym roku. I tam ponad 10 lat temu, kiedy pracowaliśmy nad tamtą strategią, określono takie cele, które wtedy wydawały się bardzo ambitne. Na przykład połączenie miasta z gminą, na przykład budowa parku naukowo-technologicznego i strefy aktywności gospodarczej. Udało się to zrobić. I te takie bardzo ważne działania dla rozwoju miasta zostały zrealizowane, więc został wytyczony kierunek. Prezydent realizował ten kierunek przy poparciu Rady Miasta, więc no, takie działania muszą być w oparciu o jakiś kompleksowy dokument, żeby to było uporządkowane, żeby właściwie były wyznaczone priorytety. I bardzo dobrze, że miasto przystępuje do tej kolejnej strategii, bo mamy przed sobą następne wyzwania. To tak na koniec pana spytam, to co pan by wpisał w tej chwili do strategii takiej do 2030 roku, z dzisiejszej perspektywy patrząc? Na pewno wpisałbym strefę aktywności gospodarczej, którą roboczo nazywa się Zielona S3, przy węźle na drodze S3, przy węźle Zielona Góra Północ, dlatego że są wielkie szanse i miasto Zielona Góra wraz z przedsiębiorcami działającymi na naszym obszarze. Jak będzie ta strefa, to już chyba wiadomo. Może miasto Zielona Góra może stworzyć wysoko płatne miejsca pracy
wysoko przetworzonych technologicznie branżach, głównie ekoenergetycznych, tak? Więc jest o co walczyć, bo dzięki temu jest szansa, że nasze dzieci, nasze wnuki zostaną w Zielonej Górze, będą mogły tutaj dobrze zarabiać, rozwijać swoje rodziny. Na pewno trzeba wpisać rozwój budownictwa mieszkaniowego. Warto też jako zadanie strategiczne wpisać przekształcenie obszaru Zastalu z zabezpieczeniem też tych przedsiębiorców, którzy tam z powodzeniem działają, bo mamy tam firmę produkującą różnego rodzaju metalowe konstrukcje, firmę taką, która na terenie Zastalu, tak? Jest, tak. No tam jest, była pozostałością chyba zmiana planu, tam mają być budowane właśnie jakieś osiedle mieszkaniowe wkrótce. Więc tutaj trzeba zapewnić lepsze warunki na odpowiednio przygotowanej strefie aktywności gospodarczej, natomiast jest to taki obszar rozwoju centrum miasta i ja myślę, że jakieś czynności związane z przetwarzaniem śmieci, tak, a już na pewno nie plantacje marihuany, są lepsze. Plantacje marihuany to... Na pewno, no mieliśmy taki niestety przypadek, że taki kierunek rozwoju jest pożądany, to może być taka rozbudowa centrum miasta. Oczywiście szybka kolej aglomeracyjna, węzeł przesiadkowy, taki, który służyłby pasażerom kolei i komunikacji autobusowej, ale w ramach lubuskiego Trójmiasta, Nowa PKS-u, Zielona Góra? To jest duży bardzo projekt o wartości około 400 milionów złotych i tam jest bardzo wiele elementów. Są elementy i autobusowe, i kolejowe, i dworcowe, więc tak, w ramach lubuskiego Trójmiasta. Musimy kończyć naszą rozmowę. Naszym gościem był dziś pan Kazimierz Łatwiński, radny sejmiku lubuskiego Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję państwu. Dziękuję panie redaktorze. Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.